rodziła mnie matka. Przy kołysce stały, teraz będą one mnie odprowadzały. Teraz będą one mnie odprowadzały. Teleportacja. Witam z tej strony Projekt Anyway. Byliśmy dzisiaj w Gieczu na obchodach dziadów. To, co się wydarzyło, zobaczycie w filmie oczywiście, ale chciałbym wam przedstawić osobę, która była odpowiedzialna za całość stworzenia całej tej stylizacji, którą zobaczycie. Jest nią Sławomir Ruta, tutaj obecny. I Sławku, mam do ciebie parę pytań. Przede wszystkim, jak i dlaczego tutaj? To bardzo dobrze postawione pytanie, dlatego że Giecz, w zasadzie możemy powiedzieć, że Giecz jest matecznikiem kultury naszej, słowiańskiej, piastowskiej oraz rodzimej kultury, czyli przedchrześcijańskiej kultury. Mamy na podstawie analiz tego, co znaleziono tutaj w toku badań archeologicznych, mamy pełne prawo twierdzić, że to niezmiernie ważny ośrodek, religijne. W czasach przedchrześcijańskich mamy podejrzenia całkiem słuszne, że pobliska góra Duszno była miejscem kultowym. Oprócz tego na rozstaju traktów poznańskiego i wiedźmińskiego, które do dzisiaj są zresztą widoczne w strukturze otoczenia grodziska, mamy miejsce nazwane rozstajami, gdzie w najwcześniejszych warstwach kulturowych pod chrześcijańskimi cmentarzyskami, pod warstwą ciałopalną, mamy jamy paleniskowe, długie, kilkumetrowe jamy, które zawierają łomki ceramiki, przepalone kości i spaleniznę. Są to miejsca, gdzie najprawdopodobniej kładziono ofiary, gdzie ucztowano, gdzie wiecowano, na rozstaju dróg, czyli miejscu bardzo ważnym, miejscu pośredniczącym między światami. Przynajmniej dwa takie obszary święte, przedchrześcijańskie. Mamy niezwykle strategiczną twierdzę na półwyspie jeziora otoczoną bagnami i wodą na skrzyżowaniu dwóch traktów. Jeden z grodów centralnych czy państwa wczesnego piastowskiego. Mamy również w świetle ostatnich tegorocznych badań również bardzo ważny ośrodek kultowy chrześcijański, który wiadomo, że zawsze była kontynuacja kultu w miejscu przedchrześcijańskim. Mamy kościół w typie architektonicznym i w datowaniu analogicznym z pobliskim Ostrowem Lednickim. To jest wynik badań tegorocznych. Także jesteśmy w miejscu znacznym. Najprawdopodobniej również jesteśmy w kolebce Piastów, rodu Piastów, ponieważ jest to jeden z bardzo niewielu grodów plemiennych w Wielkopolsce, który nie tylko nie został spalony, ale został rozbudowany w gigantyczną twierdzę, w której również oprócz kościoła kamiennego w kilku odsłonach przy budowach rozpoczęto również budowę palacją, czyli założenia pałacowego, piastowskiego, typowego dla Piastów. Także miejsce jest nie bez powodu tutaj. Oczywiście jest to najbliższe miejsce Poznaniowi, z którego się wywodzę. To była twoja ósma odsłona tutaj. Tak? Nieprzerwanie od roku 2011 realizujemy tutaj dziady. Oprócz tego łącznie na koncie mamy tutaj około 30 różnego rodzaju realizacji w postaci wszelkiego rodzaju inscenizacji, pokazów związanych głównie z wierzeniowością, ale również z historią dynastii piastowskiej. Co ty jeszcze na tym grodzie Gieczu jeszcze robisz? Ty jako osoba personalna. Co robię jeszcze? Oprócz takich właśnie dziadów. Letnie o piastach w Bajanie. To jest taki sztandarowy cykl inscenizacji realizowanych, jak nazwa wskazuje, w lecie. Jest to zawsze, żeby nie skłamał, drugi weekend lipca. Jest to impreza, która z jednej strony w sposób interaktywny próbuje animować zasadę edukacyjną, która została zbudowana chyba w 2006 roku tutaj przy grodzisku w ramach udostępniania rezerwatu archeologicznego grup piastowskich w Gieczu. Na tejże osadzie udaje nam się przestrzeń dobrego pół hektara, dobrych kilkudziesięciu metrów bieżących, uwaga na jej siotra, on jest drukowany w 3D i zaraz się rozsypie. Musimy siadać koło niego. Na
przestrzeni blisko 50-60 metrów bieżących w szerokości sceny. W blisko godzinnych inscenizacjach ogrywamy ciekawe opowieści z historii Ludu Piastów. Tam mieliśmy pierwszą inscenizację, to był Najazd Przemysława, czyli nasza interpretacja, dlaczego wcześniej nie spali Winkiecza i wywiedli sporą część ludności, również rzemieślników, do Hetczan, czyli Gieczanie. Potem mieliśmy opowieść o tym, jak Chlobry doszedł do władzy, wygnanie Ody. Następnie pokazaliśmy legendę dynastyczną, polską, doskonale wpisującą się w zespół słowiańskich legend dynastycznych oraz indoeuropejskich legend dynastycznych, czyli opowieść o Piaście Oraczu. Dalej był Chrzest Polski, a właściwie nie Polski, tylko księcia Mieszka, bo Polski raz, że nie było, a dwa to jeszcze nic nie znaczyło, dopiero stopniowo ten twór stawał się Polską. Dzięki, między innymi dzięki chrztowi, niestety. Potem powiedzieliśmy o Wojciechu Słownikowicu, zwanego na świecie jako święty Adalbert, o tym, jak to szaleniec Chrystusowy, mogący wchodzić na wszelkie możliwe salony europejskie owego czasu i wpływać nawet na politykę ówczesnych czasów, wybrał los męczennika w Prusiech, prawda? Czyli o tym, jak to pogwałcił święte miejsce, złamał wyrok sądu wiecowego, no i dał się zabić, no bo chyba na tym zależało. No i w tym roku pokazywaliśmy Bramę Kijowską, to jest rocznicę. Także tak to wygląda mniej więcej nasze działanie w Gieczu. Dzięki głównie współpracy z personelem rezerwatu archeologicznego Góry Piastowskiej w Gieczu, naszym konsultantem naukowym jest profesor Skibiński, źródłoznawca z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Dobra, no to tak na zakończenie softu jeszcze mi powiedz tylko, skąd wziąłeś całość tego zamysłu, jak te dziady mogły wyglądać, jak to wyglądało? Dlaczego taka forma, a na przykład nie według innego przekazu? To jest takie pytanie, zapytać, nie wiem, kogoś, kto zrobił jakiś performance, dlaczego tak, a nie inaczej, no bo tak dużo grało. Tak naprawdę to znaczy tak, to jest to, co się powiedziało, to jest wypadkowa tego, co można przedstawić w takim miejscu, dla takiej publiczności, też nie jest bez powodu, parateatralne środki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, staram się poskładać to, co występuje w źródłach. Zresztą zrobiliśmy słuchowisko, które pewnie się będzie o czym udostępnił do wykorzystania. Z większością dostępnych tekstów źródłowych o tym, jak wygląda kult zmarłych i praktyki związane z grzebaniem zmarłych u Słowian. Praktycznie na wszystko, co wykonuję, mówię w czasie obrzędu, no, mam jakieś źródła, jestem w stanie powiedzieć, dlaczego wykonuję dany gest, dany czynek, dlaczego mówię dane słowa, mozolne składanie z jakichś rozproszonych klocków. Całość, która nie jest absolutnie żadnym dogmatycznym, powiedzmy, monolitem religijnym, tak? To jest próba zinterpretowania tego, jak to mogło wyglądać w moich oczach, jak to czuję, jak to widzę, jak to rozumiem, na podstawie tego, co wygrzebałem ze źródeł, co pokonsultowałem z naukowcami, co tutaj w miarę współpracy z ludźmi z rezerwatu, z panią Teresą Krzysztofek, z zespołem, wykrystalizowało się. Wynikiem tego jest to, co pokazujemy w formie obrzędu. No, obrzęd jest szczery, jest prawdziwy i można go odbierać. Zawsze to powtarzam, zarówno w płaszczyźnie estetycznej, edukacyjnej, jak i również duchowej. Tak, no dziękuję bardzo za wywiad. Przyjemnością jest zawsze z Tobą tu współpracować. Witam Was. Wojownika kremu chodzi, serce pęka, ciało chodzi, serce pęka, ciało chodzi, ciało jego chodzi.
czarownika krew uchodzi, serce pęka, ciało chłodzi, serce pęka, ciało chłodzi, ciało. Zabrały mnie konie żwawe, potem szaczek na polanie, potem szaczek ten różany, zabrały mnie żwawe. Potęgsiaczek na polanie, potęgsiaczek ten różany, zabrały mnie żwawe. Za tobą będą płakać. Idziemy. Za wodę. Łąki podziemne. Przez most. Za rzekę. Zapomnijcie wszystko. Jesteście mój. A się nie rozumiecie. Rodzanice do mnie prowadziła. Rodzanice do mnie prowadziła. Urodzaj! Dawaj nam bogactwo. Ciebie sławimy, Panie Welesie. Panie od wszystkiego, pij z nami. Chwała Welesowi! Panie Słoneczny, skryłeś swą twarz, swą tarczę przed nami. Ty, który świecisz jasno, dajesz nam światło i ogień wszelaki. Ciebie chwalimy. Ty, jako dający nam bogactwo, tak jak zawsze nam je dawałeś, dawaj nam je w przyszłości. Chwała słońcu! O, trzykroć! Oh,
wszystkiego! Radości! Szczęścia! Pomyślności wszelakiej! Tyle wiary, ile na wasze głowy! Obrzęd dokonał się. Krąg należy otworzyć. I no nie podchodzić, bo może wciągnąć. I zawczasu z tym Westadorem się pożegnacie. Bramy nami otwarte! Bliźnicie strawy, palicie ognie, a zatem macie cienie waszych przodków! Ja z nami wyjść nie mogę, bo pęta mnie łańcuch skuty przez mego brata! Ale przyjdzie czas, że zerwę łańcuch! Wyrwę się jako żmij! Pożre słońce i skończę wasz świat! A wy płaczcie! A wy noście strawę i palcie! Ognie rozstaja! A ja wypasam te cienie, które należą do mnie!